Cześć! Z okazji rocznicy wydania albumu Memento Mori grupy Depeche Mode postanowiłem zmiksować jedną z piosenek z albumu z dwoma utworami zespołu U2. Jeśli ktoś z Was nie słyszał jeszcze albumu Memento Mori, to polecam, ponieważ, że tak powiem, Depeche Mode to solidna firma. Moim zdaniem od lat 90. nie wydali ani jednej słabej płyty i od tego okresu do ostatniego albumu mam ich wszystkie albumy w swojej kolekcji na płytach CD. Watch another angel die. Watch another angel die. Na ostatnim albumie podobają mi się wszystkie piosenki, ale jedna z nich zwróciła moją szczególną uwagę. Caroline feels the ice in her veins, the minutes and hours, the naming of days. Piosenka Caroline z Monkey skojarzyła mi się z jedną z piosenek U2. Po dokładnym przesłuchaniu i porównaniu nie mam wątpliwości, że melodia częściowo jest zapożyczona z utworu God Part 2 zespołu U2. Caroline's monkey claws at her back, colder than winter, darker than black. Z tym, że Caroline's monkey jest o wiele bardziej stonowana, a Dave Gahan nie śpiewa tak ekspresyjnie jak Bono w God Part 2. Don't believe the devil, I don't believe his birth, but the truth is never the same without the lies he made up. Utwór God Part 2 znajduje się na albumie Rattle and Hum z 1988 roku i jest zainspirowany oraz odnosi się do piosenki God Johna Lennona, stąd tytuł Bóg, część druga. Warto posłuchać piosenki God Johna Lennona, a następnie God Part 2. Tekstowo jest to jedna z moich ulubionych piosenek U2. Album Rattle and Hum był ostatnim albumem U2 w latach 80. i właśnie w utworze God Part 2 możemy usłyszeć przedsmak tego, co czeka nas na początku lat 90. kiedy zespół U2 postanowił wymyślić się na nowo i odejść od swojego dotychczasowego brzmienia. Moim zdaniem utwór God Part 2 jest zarodkiem utworu The Fly z albumu Achtung Baby z 1991 roku. Dlatego przy okazji miksowania piosenki Caroline's Monkey oraz God Part 2 postanowiłem również umieścić partię z utworu The Fly. Za chwilę na moim kanale najnowszy mix U2 i Depeche Mode. Jeśli nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam Was do tego. Dziękuję Ani oraz Monice za wsparcie na Patronite. To bardzo miłe z Waszej strony i daje motywację do dalszego działania. Do zobaczenia przy następnej okazji. Cześć!